do okazji, które wyliczał pan dyrektor, dodałbym jeszcze także i tę okazję, że jest 30. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Roki Gniańskiej, w której to koronacji ksiądz wtedy Jan Papież II bardzo ważną rolę odegrał, bo wszystkie zezwolenia i wszystkie kontakty, poświęcenie koron i tak dalej, wszystko się odbywało pod jego opieką. Stąd też dodałbym jeszcze i ten związek. Otóż związek księdza Karola Wojtyły, potem biskupa, kardynała, papieża z ziemią lubuską ma charakter wielowymiarowy. Najpierw były to wizyty księdza Karola Wojtyły na terenie Pomorza Zachodniego i miały charakter krajoznawczo-wypoczynkowy z młodzieżą akademicką, gdyż był tak duszpasterzem tej młodzieży w formie spływów kajakowych. Potem już jako biskupa i kardynała, a szczególnie papieża, miały charakter przyjacielski, taki bardzo serdeczny, z biskupem Wilhelmem Plutą, dlaczego to potem powiem, także z biskupem Michalikiem i z biskupem Adamem Dyczkowskim. Wszyscy trzej biskupi, którzy byli w tym okresie prawie 50 lat, byli przez papieża bardzo cenieni, znani i należeli do grona jego bliskich przyjaciół. Najprościej długi okres obejmujący niemal 50 lat tych kontaktów można podzielić według okresów rządów biskupów, a więc biskupa Pluty 58-86, Michalika 86-93 i biskupa Dyczkowskiego 93-205. Zacznę od tych właśnie krajoznawczo-wypoczynkowego charakteru. Oprócz pracy wykładowcy uniwersyteckiego, ksiądz Karol Wojtyła zajmował się duszpasterstwem akademickim. Także zajmował się nim jako biskup. I od początku właściwie organizowali spotkania formacyjne w czasie wakacji, rekolekcje, pielgrzymki, rajdy rowerowe, spływy kajakowe dla młodzieży po rzece Drawie i innych rzekach tego regionu. Tereny te, podobnie jak po Jeziorze Mazurskie, były piękne pod względem bogactwa jezior, lasów, dziewicze i pod względem przyrodniczym niezniszczone przez człowieka. I stąd też tutaj przybywał, podobnie jak w Pojezierze Mazurskie, bardzo wiele jest dokumentów, a świadczy o tym bardzo gruba księga nazywana Kalendarium. Kalendarium biskupa Wilhelma Pluty i kardynała do czasu wyboru na papieża. To jest gruba księga, gdzie jest dzień po dniu niemal i wydarzenia wszystkie i zajęcia. Co znajduje się w kalendarium na temat naszej diecezji w tym czasie właśnie 55-67, gdy chodzi o tak zwane wyjazdy? Otóż w dniach od 17 lipca do 3 sierpnia 55 roku już wyprawa kajakowa rzeką Drawą, 13 osób, 6 kajaków podwójnych, jeden pojedynczy, nawet napisane lektura Lewisa listy Krętacza. A więc zawsze brali jakąś lekturę i wspólnie czytali wieczorami, a potem była dyskusja. Więc były to typowe formacyjne spotkania młodzieży. Drugie takie spotkanie wyjazdu to jest 24 lipca do 7 sierpnia 1960 roku
wycieczka kajakowa rzeką Obrą, a więc znaną nam rzeką, czyli tu w naszych już bezpośrednio terenach. 31 lipca do 16 sierpnia 61 wycieczka kajakowa ze środowiskiem rzeką Drawą. Środowisko przez to rozumiał papież wtedy jako już biskup, rozumiał środowisko Znaku i Tygodnika Powszechnego, czasem z nimi wyjeżdżał. I wreszcie ostatnia taka wyprawa była 3 lipca 1967 roku, a więc w roku, kiedy został kardynałem, czyli był już arcybiskupem. Parę dni napisane w tym kalendarium po rzece Drawie, a więc ta tęsknota za przyrodą, to się zresztą ujawniało w jego ciągłych wyjazdach także na w góry, w Tatry, w inne. Dlatego, że papież miał dwa rodzaje wypoczynku. Jeden to Tyniec albo Kalwaria Zebrzydowska, to jest wypoczynek przed Bogiem, kiedy człowiek się oddycha mocą Boga, a drugi to odpoczynek na łonie przyrody. I właśnie te dwa rodzaje wypoczynku wykorzystywał. Przejdę teraz do drugiego, przyjaźń i przyjacielska więź z biskupem Plutą. Do pierwszych odnotowanych spotkań księdza Pluty z księdzem Karolem Wojtyłą doszło w niezwykłych okolicznościach. Listem z 28 lipca 1958 roku ksiądz Pluta został zaproszony, a był wtedy na wypoczynku w Zakopanem, o przyjazd do Warszawy, do prymasa Stefana Wyszyńskiego. W dniu 7 sierpnia na godzinę 12 spotkał się wtedy z trzema innymi księżmi wezwanymi w tym samym celu, co Wilhelm Pluta, z księdzem Michałem Blecharczykiem z Tarnowa, z księdzem Józefem Drzaską z Olsztyna i księdzem Karolem Wojtyłą z Krakowa. Papież w książce Wstańcie, chodźmy wspomina to spotkanie tak. Prymas zaprosił nas wszystkich na obrad. Wówczas dowiedziałem się, że ksiądz Wilhelm Pluta był mianowany biskupem z przeznaczeniem do Gorzowa Wielkopolskiego. Była to wówczas największa w Polsce administracja apostolska. Obejmowała Szczecin i Kołobrzeg, czyli jedną z najstarszych polskich diecezji, gdyż Kołobrzeg był erygowany w roku 1000, równocześnie z ustanowieniem metropolii gnieźnieńskiej, w skład której wchodziły biskupstwa Kołobrzeg, Kraków i Wrocław. Ciekawe, że nie wspomina o innych biskupach, tylko właśnie od razu zwraca uwagę na powiązania historyczne diecezji krakowskiej z Kołobrzeską, której biskup Pluta wtedy mianowany był tego terenu biskupem, bo wtedy administracja sięgała aż po Lęborg, więc całe Pomorze należało do posługi biskupa Pluty. O przyjacielskiej więzi biskupa Pluty z biskupem Wojtyłą świadczy wymiana listów w dziesięciolecie święceń biskupich obydwu. Biskup Pluta napisał do kardynała Karola Wojtyły takie słowa. W dniu dzisiejszym upływa 10 lat, gdyśmy razem w domu prymasa otrzymali powołanie w kościele do biskupstwa. Myślą i sercem wybiegam do waszej eminencji z uczuciami serdecznymi przyjaźni i czci najgłębszej, jak wówczas w dniu 7 sierpnia 1958 roku w Warszawie. Powiedziałem, polecam się pobożnemu sercu i modłom księdza biskupa. A otrzymałem zapewnienie, będę się modlił, skoro nas losy tak blisko w tej chwili złączyły. Tak sądzę i dziś, i o to samo proszę.
Wówczas to przekrój tak napisał, dalej pisze biskup Pluta. Napisał w kąciku sportowym. Sportowy ksiądz doktor Karol Wojtyła został biskupem. Szkoda. A biskup Pluta, a jakże się pomylili. A więc widać, że pisali do siebie tak rzeczywiście po przyjacielsku. I co odpisał Karol Wojtyła kardynał? Drogi biskupie Wilhelmie, jesteś bratem w biskupstwie od pierwszego dnia. Jakże jestem wdzięczny za ten list z 7 bieżącego miesiąca. Wiem też, że przed te 10 lat, które minęły tak szybko, więcej mnie wspiera modlitwa z Gorzowa, nie mówiąc już o braterskiej życzliwości, niż ja byłem zdolny spełnić prośbę o modlitwę z 7 sierpnia 58. Bogu niech będą dzięki za te lata, za tę braterską przyjaźń. Proszę, aby trwała ona nadal wraz z całą wzajemnością biskupiej modlitwy. To taka korespondencja, zresztą tych korespondencji jest więcej, ale dla przykładu tylko. Otóż więź duchowa biskupa Wojtyły z biskupem Plutą mocno się pogłębiała ze względu na wspólne zainteresowania. Ja pracując z biskupem Plutą 12 lat, wiem, że bardzo był wyczulony na punkcie duszpasterstwa świeckich, zwłaszcza przez grupy. Księża tu obecnie, może nie, ale ksiądz Derej na pewno wie, bo to wszystko pamięta. Był taki skrypt specjalny, prawda, jak tworzyć grupy parafialne. I na tym punkcie duszpasterstwa świeckich przez grupy byli na jednej fali. Druga taka fala wspólna to duszpasterstwo małżeństw i rodzin. Tym bardziej, że w episkopacie w latach 65 do 70 biskup Pluta był przewodniczącym Komisji do Spraw Duszpasterstwa Rodzin i do tej komisji należał też Karol Wojtyła. A więc razem pracowali w jednej komisji. Co więcej, ksiądz kardynał Wojtyła, wcześniej biskup, mieszkał na Powiślu u sióstr urszulanek szarych i z małą grupą, to był taki ksiądz, pan świecki, pan Majdański i jego brat ksiądz oraz biskup Pluta, spotykali się przed konferencją episkopatu właśnie w Warszawie, by przygotować materiały na konferencję episkopatu na temat duszpasterstwa rodzin. A więc widać, jak byli bardzo związani na tych dwóch pewnych falach, które ich jednoczyły, gdy chodzi o tematykę wspólnych zainteresowań. Gdy chodzi natomiast, oczywiście do tych spotkań przyjacielskich należały także i wspólne obrady w czasie Soboru Powszechnego 1962-65 w Rzymie. Biskup Pluta miał trudności, kardynał Wojtyła brał udział wtedy jako biskup we wszystkich sesjach. Biskup Pluta tylko w pierwszej i to pod koniec, bo mu władze nie dały paszportu, a w trzeciej był w całej. I wtedy pracowali wspólnie w dwóch komisjach, do spraw świeckich i do spraw formacji kapłańskiej. To razem pracowali w jednej komisji, a więc było także wiele okazji do spotkań. Okazją do spotkań było milenium, które odbywało się w Gorzowie 5 i 6 listopada 1966 roku. To było wtedy, tutaj obecni prawie już nie pamiętają, ale to była taka akcja właściwie niezwykła. Mianowicie wszystkie diecezje miały w swoich katedrach rocznicę chrztu Polski obchodzono
z udziałem całego episkopatu. Nie wolno się było wyłamać, a więc nikogo nie mogło brakować. Do tego organizowano w ten sposób, że biskupi dzień wcześniej byli rozdzielani po wszystkich parafiach i odprawiali, a wtedy nie było koncelebry, to jeden biskup odprawiał, a drugi głosił kazanie. I kardynałowi Wojtyle Wyszyńskiemu wyznaczono wtedy w Szczecin, Wojtyle wyznaczono arcybiskupowi Zieloną Górę. I w Zielonej Górze wtedy głosił w Matce Bożej Częstochowskiej kazanie, biskup Grodlicki odprawiał, a w niedzielę, czyli 6 odwrotnie, było tak samo, tylko w kościele Najświętszego Zbawiciela. I tu jest pewien taki mankament, jak gdy chodzi o, powiedzmy, informacje na ten temat, mianowicie jest tylko powiedziane, wygłosił okolicznościowe kazanie, tak? Bo każdy proboszcz pisał sprawozdania. Niektórzy proboszczowie dawali także temat, znaczy o czym była mowa. Oczywiście kardynał Wyszyński wtedy miał wszystkie kazania nagrywane. I jego kazania obydwa i potem kazania w Gorzowie są wszystkie dokładnie potem publikowane w osobnej książce na ten temat. Natomiast gdy chodzi o Wojtyły, nikt się nie przejmował, bo był tylko arcybiskupem, a więc mógł sobie głosić i to uznawano. Zresztą w ogóle przy prymasie polskim, po jego męczeńskiej przejściach, prawda, jego 3 lat, prawda, pobytu w internowaniu, czy można nazwać jakby w więzieniu, bo przecież miał tam 7 stopni Celsjusza w tym pokoju w pierwszym, jak mieszkał, i woda mu zamarzała w jednicy, więc warunki były potworne. Więc to rzeczywiście po tych wszystkich wydarzeniach, na spotkaniach, to zawsze wszyscy patrzyli na kardynała prymasa Wyszyńskiego, a Wojtyła był jego jakby towarzyszącym, czyli przeważnie odprawiał, a kardynał Wyszyński głosił Słowo Boże, zresztą bardzo głębokie i bardzo... Następnym okazją do spotkania była moje święcenia tutaj w Gorzowie, ponieważ prymas chciał, żeby mnie święcił kardynał Kominek, ale pojechałem do Kominka, był wtedy bardzo chory, i lekarz powiedział, jest to niemożliwe, więc pojechałem do Krakowa. Ksiądz kardynał Wojtyła był takim po prostu człowiekiem, który doskonale wiedział, jaki jest stan zdrowia i nawet nie pytał, tylko otworzył kalendarz i poprzenosił zajęcia, które miał na 26 i przyjechał, żeby mnie wyświęcić. Przy tej okazji biskup Luta, witając go, mówił też o tych powiązaniach, a potem kazanie było bardzo długie i piękne, które ciągle sobie przypominam, bo jest to rzeczywiście niezwykła rzecz. To tyle, gdy chodzi o biskupa Plutę. Teraz biskup Michalik. Biskup, a potem kardynał Wojtyła, Józefa Michalika poznał od chwili, gdy ten zaczął studiować w Rzymie, czyli od 1974 roku. Bo zanim został biskupem w 1986, 12 lat pracował, studiował i pracował w Rzymie. Potem, gdy został rektorem Kolegium Polskiego, a tam właśnie zawsze zatrzymywał się Karol Wojtyła, biskupa, arcybiskupa, potem kardynał. I ta więź z rektorem kolegium i w ogóle była taka serdeczna, przyjacielska, że mówili do siebie, znaczy mówił kardynał do księdza Michalika Józiu, a więc nie tam księże rektorze czy coś, tylko mówił po prostu tak bezpośrednio. Nawet czasem to mu się wyrwało publicznie, kiedyś nawet na jakimś spotkaniu takim oficjalnym także odezwał się do niego w ten sposób.
A więc była to bardzo serdeczna i przyjacielska więź. Po śmierci biskupa Wilhelma Pluty w 1986 roku był problem właściwie, bo jedni chcieli, żeby Michalik został w Rzymie w różnych sekcjach kurii rzymskiej, ale papież zdecydował jednak, że w Polsce będzie bardziej użyteczny i wtedy zadecydował, że będzie biskupem w diecezji wtedy już gorzowskiej. Co się jeszcze przyczyniło do tego? Otóż ksiądz Józef Michalik jako rektor Kolegium Polskiego pracował w Radzie do Spraw Świeckich, Papieska Rada do Spraw Świeckich i miał sekcję młodzieży. I on organizował pierwsze Światowe Dni Młodych w Rzymie w 1985 roku. I papież był tak zachwycony i organizacją, i przebiegiem tych dni, Światowych Dni Młodych, że po prostu widział księdza Józefa Michalika jako kogoś, kto rzeczywiście powinien w Kościele odegrać ważną rolę. I stąd przysłał nam w podarunku takiego wybitnego kapłana jako biskupa. Gdy chodzi o jak bardzo ta więź była serdeczna, świadczy fakt, że papież zadecydował, że go sam wyświęci na biskupa i to co więcej. W rocznicę dziewiątą swojego wyboru na papieża, czyli 16 października 1986, a 1978 był wybrany na papieża w tym samym dniu 16 października. I że to dokona w Bazylice Świętego Piotra, a więc w miejscu najbardziej, powiedzmy, gdzie są przecież relikwie pierwszego papieża, czyli Świętego Piotra. To świadczy o tym, jak bardzo była głęboka więź. I dlatego konsekracja jest tutaj tak, że mam tutaj oczywiście kazanie, które wygłosił papież tutaj na tej konsekracji. Nie dam rady tego zrobić, bo ja mam tutaj ponad 20 stron, a muszę za godzinę niecałą, za 3 kwadranse powinienem skończyć. Dlatego wybaczcie Państwo, że ja będę tylko niektóre rzeczy cytował, ale tekstów nie da rady przytoczyć. Jakby ktoś chciał, to się można kiedyś... Przypuszczam, że będziemy starali się to gdzieś opublikować. Zresztą niektóre rzeczy są opublikowane. Drugą taką najważniejszą właściwie formą działalności księdza biskupa Józefa Michalika było zaraz od początku przygotowanie do koronacji obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej. To była rzecz taka, ja już wtedy byłem biskupem, on bardzo jakoś tak zaufał i wiele rzeczy tak... Wspólnie działaliśmy, chodziliśmy razem i podobnie jak zresztą z biskupem Plutą, trzeba powiedzieć, że ja w ogóle zresztą mogę tu powiedzieć, że miałem zawsze świętych biskupów i dlatego za nich bardzo dziękuję. I stąd jestem zdrowy, jeszcze mogę żyć i pracować, ale to taka aluzja. Otóż... Na kursie duszpasterskim w Paradyżu pod koniec sierpnia 1987 roku ksiądz biskup Józef Michalik powiedział: czasu niewiele. Ustaliliśmy, że koronacja ma się odbyć 18 czerwca 1989 roku, a więc w tym roku przypada 30 lat. To było na konferencji duszpasterskiej w Paradyżu. Potem na konferencji plenarnej
proszono właśnie o to, żeby episkopat wystąpił do papieża i to zawsze prymas musi najpierw zrobić, że konferencja episkopatu wyraża zgodę. Musi najpierw episkopat wyrażać zgodę na koronację czy na różne tytuły, a potem dopiero pisze biskup danej diecezji. Później ustanowiono komisję diecezjalną w tym celu. Następnie wniosek biskupa złożony do kongregacji biskupów na Jasnej Górze, do konferencji biskupów i potem biskup Michalik skierował pismo do Ojca Świętego takiej treści. W Rokitnie na terenie diecezji gorzowskiej od kilku stuleci słynie łaskami obraz Matki Boskiej. Kult Matki Boskiej Rokitniańskiej ogłoszony w 1946 roku przez administratora apostolskiego Edmunda Nowickiego patronką administracji pogłębia się, rozwija do naszych czasów. Od września rozpoczęli się przygotowanie, to jest list do papieża. I właśnie o tym przygotowaniu pisze. Na to otrzymał odpowiedź w lutym 1988 roku. I tu jest już taki, ile tam tych stron korespondencji, 3 strony korespondencji, prawda, to już przekładam. I potem list biskupa ordynariusza zapraszający, nie przepraszam, jeszcze wcześniej była pielgrzymka do Rzymu i wtedy w czasie pielgrzymki do Rzymu właśnie było spotkanie i poświęcenie koron. Ale to, co jest bardzo ważne, to mianowicie sprawa tak zwanego brewe, które papież musi wydać, żeby można było dokonać koronacji. W tym brewe zawsze jest opis historii i także kultu, jaki trwał w danym sanktuarium, więc wszystkie te rzeczywistości były opisane najpierw wcześniej do papieża i na tej podstawie potem papież opracowuje, to znaczy papieżowi sekretarze opracowują, potem on, papież Jan Paweł II był pod tym względem bardzo dokładny i wszystko czytał i nanosił uwagi i uzupełnienia, więc można nazwać, że ten dokument jest także jego dokumentem. I ta koronacja się odbyła bardzo uroczyście i w tym roku będzie tutaj obecny ksiądz kustosz się zajmował, jak przygotować nam tę rocznicę. W czasie przemówienia, gdy byliśmy w Rzymie na poświęcenie koron, tak ksiądz biskup Michalik mówił: chcemy odkrywać na nowo heroiczną wiarę Maryi i iść z nią nieustannie na spotkanie Ducha Świętego, który zapoczątkował Kościół i dalej prowadzi dzieło uświęcenia, aby coraz lepiej poznawać zbawczą tajemnicę Chrystusa. Przywieźliśmy ze sobą koronę dla królowej Rokitniańskiej, o której poświęcenie gorąco proszę Waszą Świątobliwość. Powstała ona z darów duchowych kapłanów diecezjalnych i zakonnych, sióstr zakonnych i rzeszy wiernych. Broniliśmy się przed zbieraniem ofiar materialnych na jej zakupienie i dlatego do złożenia ofiar miał prawo wyłącznie ten, kto najpierw złożył cenniejszą ofiarę, dar duchowy. To ksiądz tutaj obecny, dziekan Walczak, doskonale o tym pamięta to. I potem homilia papieża, pierwsza wasza diecezjalna pielgrzymka do grobu świętego Piotra. Było wtedy nas ponad 500, więc była taka pielgrzymka bardzo liczna, jak na wówczesne warunki. To tyle. I jeszcze były święcenia biskupa Dajczaka w Rzymie, także za czasów biskupa Michalika. I wtedy także było przepiękne spotkanie z papieżem, bo on go święcił wtedy
6 stycznia 1990 roku. Papież miał taki zwyczaj, że na trzech króli zawsze święcił biskupów, których w ostatnich 2 miesiącach mianował. To ci biskupi nie mieli święceń biskupich w swoich diecezjach, tylko zastrzegał, że mieli. I wtedy zawsze było tych biskupów gdzieś tam 20 kilku, no tak jak święcenia kapłańskie prawie wyglądało. Więc, ale właśnie było też piękne przemówienie papieża, to tyle, gdy chodzi o czas biskupa Józefa Michalika, z tym, że zaznaczam tylko takie są jakby punkty. Teraz biskup Adam Dyczkowski. Pierwszą rzeczą, która po 93 roku, z którą się zetknął nowy biskup, to był jubileusz administracji naszej zielonogórsko-gorzowskiej, a wcześniej administracji tej bardzo szerokiej. I z tym, w związku z tym papież był poinformowany o uroczystościach, które odbywały się w Gorzowie 15 sierpnia 1995 roku. Wtedy był prymas przewodniczył mszy świętej, była procesja z Białego Kościoła do katedry i tak dalej. Bardzo uroczyście obchodziliśmy i papież wystosował wtedy przepiękny list, w którym pisze: początki diecezji zielonogórsko-gorzowskiej sięgają trudnych powojennych czasów. Dzięki ofiarnej pracy biskupów, pełnej poświęcenia i odwagi, posłudze kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych oraz ludzi świeckich w szybkim tempie zostało zorganizowane życie religijnej tworzącej się administracji apostolskiej. Chciałbym tutaj przywołać na pamięć przede wszystkim postać i zasługi świętej pamięci biskupa Wilhelma Pluty, pasterza o niezwykłej gorliwości, którego znałem osobiście i bardzo ceniłem, a także osobę jego następcy, biskupa Józefa Michalika, obecnie metropolity przemyskiego. Młody Kościół Ziemi Lubuskiej i tak dalej. Przepiękny list do biskupa, który był odczytany w czasie tych uroczystości. A więc to także jest taki, powiedzmy, związek bardzo serdeczny papieża z naszą diecezją, bo uczestniczył po prostu w naszym jubileuszu. Druga sprawa to rzeczywiście przygotowania do wizyty papieskiej. Chcę zaznaczyć, że już biskup Józef Michalik napisał kilka lat wcześniej do papieża prośbę o udział, przyjazd do Polski, do diecezji gorzowskiej wówczas, ale rozkład w ogóle diecezji, gdzie papież miał być z wizytą, o tym decydowała konferencja episkopatu. I na konferencji episkopatu ustalano, że ta wizyta będzie w tych diecezjach, a w inne diecezje będą miały w następnej wizycie. I nasza diecezja właśnie miała termin wyznaczony na 1997 rok. I właśnie to jest decyzja konferencji episkopatu. Także biskup wtedy Adam Dyczkowski napisał do Rzymu zaproszenie, bo tak zawsze to się robi, zresztą władze zapraszały, ale i wtedy z Rzymu otrzymaliśmy informację, że należy dać temat, który papież powinien poruszyć, który chciałaby diecezja jako temat przewodni, bo wszędzie każda diecezja proponowała papieżowi temat do omówienia. Na naradzie kurialnej ustalono, że takim tematem będzie właśnie świadectwo wiary męczenników międzyrzeckich, pierwszych męczenników Polski i także męczenników i ofiar prześladowań stalinowskich po 1945 roku. I w zasadzie całe przemówienie papieża było
osnute na ten temat, dlatego że wysłaliśmy wtedy do Rzymu obszerne opracowanie, które ukazało się w Osservatore Romano po włosku, właśnie opracowanie na temat świadków wiary i pięciu braci męczenników i następnie także wszystkich świeckich ludzi i kapłanów, którzy doznali prześladowań na tych terenach. I na tej podstawie było opracowane właśnie przemówienie papieża. I w tym przemówieniu w zasadzie można tak powiedzieć, takie były tematy. Męczennicy świadkami wiary. Ojej, szósta godzina już za 10, to ja będę, jeszcze jest 10 minut, może się uda. Więc męczennicy świadkami wiary. To był tak jakby podstawowy temat. Któż z nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Otóż mnisi, którzy byli właśnie tymi świadkami, to pisze papież, że czyż w sercu każdego z nas nie rodzi się pytanie, czy mnie starczyłoby wiary, nadziei, miłości, aby złożyć tak heroiczne świadectwo, bo oni przecież to świadectwo złożyli dziękując Bogu za męczeństwo. Bo warunkiem wyjazdu na misję w zakonie właśnie świętego Romualda było, że przez życie w pustelnicze na modlitwie taki zakonnik zgłaszał się do opata i mówił, że on jest gotowy jechać na misję, ale także gotowy oddać życie dla Chrystusa. To był warunek wysłania na misję. I że po prostu, ponieważ kraje misyjne, tak jak tutaj święty Wojciech przecież zginął także od pogan, więc wyjeżdżając na misję do krajów sąsiedzkich, gdzie było pogaństwo, trzeba głosić było misję, to było się narażonym na to, że prawda, będzie reakcja bardzo ostra. I dlatego oni byli gotowi złożyć ofiarę z życia. I stąd, kiedy byli właśnie tutaj zabijani, dziękowali Bogu za to, że doczekali się właśnie tego, co ofiarowali, wyjeżdżając do Polski z Włoch, zwłaszcza święty Benedykt i święty Jan. Potem wezwani do dawania świadectwa wiary dzisiaj, to drugi, jakby druga część, także świadectwo wiary dzisiaj jest możliwe. Ja tylko cytuję takie, znaczy cytuję, mówię o tematach. Znaczenie męczeństwa dla życia chrześcijańskiego, to z Veritas Splendor zacytował papież tekst, potem prymat sumienia i prymat ducha i wreszcie ciekawa rzecz, że tutaj prosił o modlitwę na następcę, by mógł wprowadzić Kościół Święty w nowe, w trzecie tysiąclecie. Papież po odczytaniu tego przygotowanego tekstu odłożył wszystko potem i no, zaczął się tak, podziękował, dlatego że proszę pamiętać, iż kto tam wtedy był na tym spotkaniu z papieżem, to pamięta, że powitanie papieża było bardzo entuzjastyczne. Po prostu no, była taka jaka pewna forma jakby szaleństwa i stąd właśnie taki entuzjazm był. I papież wtedy powiedział w ten sposób. Dlatego, moi drodzy, przyjechałem do Polski. Przyjechałem tu, na tych szlakach milenijnych, wyprosić sobie łaskę tego zadania, które chyba opatrzność Boża postawiła przede mną. W słowach wielkiego prymasa tysiąclecia. Ale moi drodzy, lat mi przybywa, więc macie błagać na klęczkach Pana Boga, żebym zadaniu temu sprostał. A prymas powiedział mu wtedy w czasie ingresu w Rzymie, że ma wprowadzić
Kościół w nowe tysiąclecie, więc żeby temu zadaniu sprostał. Mam żywo przed oczami ten pełen entuzjazmu tłum wiernych, który zgromadził się 2 czerwca, to właśnie wtedy mówił do nas, gdyśmy byli z podziękowaniem za pielgrzymkę. I faktycznie potem co miesiąc jeździł dekanat modląc się do Rokitna właśnie o to, żeby papież mógł wprowadzić i to się zrealizowało, czyli zadanie zlecone nam przez papieża zostało wykonane. I ostatni właściwie to uroczystości tysiąclecia męczeństwa 5 braci męczenników. To już ściśle związane z tym, że proszę zaznaczam od razu, że papież już to przygotował, bo całe przemówienie i wszystko było przygotowane do tego, żeby temu tematowi już papież poświęcił swoje orędzie, można by nazwać. I już w liście na Adwent w 2000 roku w ramach przygotowania było zapowiedziane właśnie obchody jubileuszowe. Natomiast 11 listopada 2001 roku, kiedy jeszcze nie było dachu w kościele męczenników, kiedy były tylko zarysy murów, odbyła się procesja 11 listopada 2001 roku z relikwiami z wioski Święty Wojciech i była uroczysta msza święta, tutaj się kazanie głosił chyba wtedy arcybiskup Muszyński, o ile pamiętam, i także było tu biskupów bardzo wielu i potem w okresie od 16 lutego 2002 roku do 22 czerwca 2003 diecezja przeżywała peregrynację relikwii po diecezji, więc to było takie bardzo solidne przygotowanie i pod względem powiedzmy informacyjnym, były czytanki też i tak dalej, także podobnie jak do koronacji Matki Bożej Rokitniańskiej też były czytanki na temat historii i kultu Matki Bożej i same uroczystości poprzedziła konferencja Episkopatu Polski w Paradyżu. I stąd na uroczystościach w Międzyrzeczu był cały Episkopat Polski. To było 15 czerwca 2003 roku, a 2 dni wcześniej była konferencja. I na tę uroczystość oczywiście przyjechali goście z Włoch, Czech, Niemiec. To byli goście, którzy byli związani bardzo, bo relikwie męczenników dostały się do Czech i stąd byli też przedstawiciele, a zwłaszcza byli przedstawiciele Włoch, dlatego że z diecezji Benevento, skąd pochodził święty Benedykt. I potem ja też brałem jako delegacja udział w ich uroczystościach, gdy obchodzili też uroczystość tysiąclecia męczeńskiej śmierci ich rodaka. Tak to papież wtedy pisał do biskupa Adama. Drogi biskupie Adamie, w duchu i w modlitwie jednoczę się z diecezją zielonogórsko-gorzowską i całym kościołem w Polsce, który uroczyście obchodzi tysiąclecie śmierci pierwszych męczenników polskich, Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna. Można powiedzieć, że te obchody rozpoczęliśmy już liturgią słowa w 1997 roku. A więc przypomniał papież, że zasadniczo przygotowanie do tego jubileuszu było już 6 lat wcześniej, czyli w ramach jego przyjazdu. Podczas mojej pielgrzymki do ojczystego kraju wspólnie przeżywaliśmy prawdę, że wiara naszego narodu wzrasta z posiewu krwi męczenników. Owszem, w sposób szczególny wspominaliśmy postać świętego Wojciecha, ale nie mogliśmy nie przywołać na pamięć również tych 5 mnichów, którzy według benedyktyńskiej reguły przez pracę, modlitwę i studium Ewangelii
pragnęli dawać świadectwo wiary wobec tych, którzy jeszcze nie poznali w Chrystusa. I dalej, prawda, także papież tutaj kontynuował właśnie to przemówienie na tym spotkaniu. Tym zakończę i chcę na końcu tylko powiedzieć, z przeglądu relacji księdza biskupa, potem biskupa, arcybiskupa, kardynała i papieża Jana Pawła II z administracją gorzowską i ziemią lubuską wynika od właściwie 1955 do 2005 wyraźnie, że w wizytach wypoczynkowych, spotkaniach duszpasterskich i serdecznych przyjacielskich związkach z biskupami gorzowskimi, zarówno w czasie wizyt Ojca Świętego w Polsce, jak i w czasie wizyt biskupów gorzowskich w Watykanie, to te więzy były bardzo ścisłe. Z biskupem Plutą łączyła biskupa Karola Wojtyła tematyka rodzinna, z biskupem Józefem Michalikiem więź przyjaźni z czasów rzymskich, z biskupem Dyczkowskim wędrówki z młodzieżą i wyprawy na narty do Zakopanego i pochodzenie z diecezji krakowskiej, a z biskupami pomocniczymi Sochą i Dajczakiem duchowe ojcowstwo daru konsekracji święceń biskupich. Dziękuję. Biskupie, bardzo dziękuję za zajmujące, wspaniałe przemówienie. Myślę, że koniecznie musimy pomyśleć o tym, żeby je wydrukować, bo nikt tak kompetentnie tego ująć na pewno by nie potrafił, więc jeszcze raz dziękuję, że jakby preludium tego wszystkiego miało miejsce na terenie naszej placówki. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos albo zadać pytanie księdzu biskupowi, jest tu ten program pracy. Bardzo proszę. Śmiało, tak nie bać się. Jeżeli nie, to chciałbym powiedzieć, że przygotowaliśmy również dla Państwa bardzo ciekawą wystawę. I za przygotowanie tej wystawy, ale też przygotowanie tego spotkania, chciałbym bardzo podziękować księdzu dziekanowi Markowi Walczakowi, który już zadeklarował, że zbiory, które nam przekazał, będą zaczynem nowej stałej wystawy, którą chcemy w muzeum zorganizować. Chcemy, żeby w naszym muzeum pojawiła się wystawa poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II. Myślę, że to jest oczywiste i naturalne. Tu 10 wieków temu życie za wiarę oddali pierwsi męczennicy Polski. Powiat Międzyrzecki ma pod tym względem szczególne zasługi. Tu bije serce, chrześcijańskie serce naszego regionu, więc naturalną rzeczą jest, że taka wystawa powinna powstać. Również słowa szczególnego podziękowania kieruję do kustosza Sanktuarium Matki Bożej, cierpliwie słuchającej rokitnie księdza Piotra Bortnika, który wypożyczył nam wspaniałe eksponaty, które możemy też Państwu dzięki jego hojności pokazywać. Mam nadzieję, że będziemy mogli je zostawić się jakieś 2-3 tygodnie, aby międzyrzeczanie mogli sobie je obejrzeć i abyście Państwo mogli z tymi zabytkami, rzeczami obcować. Sami zobaczycie, jak wystawa jest skonstruowana. To jest wszystko, od rzeczy najbardziej trywialnych, znaczy trywialnych złe słowo, od rzeczy najbardziej prostych, chociażby buty Jana Pawła II, po na przykład stółę czy sutannę, który odpowiadał nabożeństwo w Gorzowie 2 czerwca 1997 roku, czy wspaniała sutanna, która została podarowana przez prezydent Filipin, kiedy odwiedzał ten kraj. Mamy monety, medale, autograf Jana Pawła, to jest podarunek przede wszystkim księdza dziekana. Także myślę, że jest to pod tym względem bardzo ciekawie skonstruowana wystawa i tak jak już mówiłem, mam nadzieję, że to jest zaczyn przyszłej stałej wystawy, którą chcielibyśmy w naszym muzeum zorganizować. Ksiądz dziekan chciał... Mogę coś? Ja trochę z Janem Pawłem się spotykałem tak jak Piłat w Kredo, bo byłem tym, który nosił teczkę za pewnym biskupem przez 4 czy 5 lat i wytrzymał on ze mną.
ale udało mi się być. Natomiast taki przyczynek do tej relacji biskupa Michalika z Ojcem Świętym. Oni pisali sobie siebie takie karteczki. I czasami przychodziły właśnie taka karteczka do Gorzowa i kiedyś mnie biskup zawołał i mówi, patrz, mówi, napisałem do Ojca Świętego, że jestem bardzo, no nie jestem zadowolony, bo wtedy odwołano właśnie pielgrzymkę do naszej diecezji i z żalem piszę do papieża, że no niestety nie może już liczyć na Ojca Świętego, tylko na Matkę Bożą. A to otrzymał taką odpowiedź. Józef, wiesz, że papież już jest chory i stary, a na Matkę Bożą to zawsze możesz liczyć i ona jest najpewniejsza. Ta korespondencja była rzeczywiście, to no, biskup Józef ma u siebie oczywiście, taka, bardzo często te karteczki chodziły, a ja przy tej okazji wycinałem znaczki watykańskie i tam kilka zostało. I tyle. No jeszcze może anegdotkę taką. No, papież był pełen humoru zawsze. Biskup Józef w Castel Gandolfo byliśmy kiedyś, tam nas z kolegą moim mnie wprowadził, żeby chociaż uścisnąć dłoń papieża i ten pierścień rybaka pocałować. No i papież skończył właśnie modlitwę Anioł Pański i schodził z tego podwyższenia, gdzie w Castel Gandolfo ogłosił na dziedzińcu, a my stoimy w korytarzu, ja, mój kolega i biskup Józef. I papież się pyta tak, Józef, a co ty tu robisz? Przyjechałem zobaczyć, jak Ojciec Święty czuje się po operacji, bo był po jakiejś operacji. Na to papież mówi, jak widzisz, nieźle. Daj się, chłopie, zoperować. Nieważne na co. Daj się zoperować. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać? Jeżeli, tak, jeżeli nie będzie, to byśmy... Chciałbym poprosić pana Tadeusza Jasionka, przewodniczącego Rady Powiatu, aby w imieniu mieszkańców Powiatu Międzyrzeckiego podziękował księdzu biskupowi za prelekcję i również naszą pracownicę, panią Zofię, która podziękuje księdzu w imieniu Józefa. Szanowni Państwo, myślę, że podziękujemy również dyrektorowi za pomysł dzisiejszego spotkania, bo to z jego inwencji właśnie dzisiaj mogliśmy się spotkać z księdzem biskupem. Powiem tak, że nasze horyzonty, myślę, że wszystkich tutaj Państwa zostały poszerzone na temat obecności Jana Pawła II, nie tylko tej osobistej, ale też tej słownej o ziemi międzyrzeckiej. Ja też mam taki osobisty moment w tym życiu Jana Pawła II, ponieważ kilka zdjęć pamiątkowych moja żona przywiozła wraz z błogosławieństwem od Jana Pawła II, które wisi na ścianie i często na ten temat wspominamy. Także dzisiaj wiedza, którą żeśmy pozyskali tutaj przez księdza biskupa, na pewno długo pozostanie w pamięci. Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich Państwa i podziękuję księdzu biskupowi za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Chciałam podziękować księdzu biskupowi za niezwykle ciekawy, interesujący wywiad. Dziękuję bardzo. Więc widać, że nie ma pytań żadnych i ja tylko jeszcze dodam na temat tych właśnie dowcipów. Otóż biskup Luta miał to do siebie, że był z jednej strony takim kontemplatykiem, potrafił siedzieć w kaplicy godzinami czasem i modlić się, a równocześnie był nieprawdopodobnie człowiekiem humoru i dowcipów, znaczy tak zwanych widzów, jak to mówią po śląsku. I między innymi papież Jan Paweł II bardzo go kochał i cenił właśnie za te różne takie śląskie opowiadania. One były takie bardzo nie dosadne, ale kulturalne, bardzo kulturalne. Do tego stopnia, że jak byli na Soborze, to jak tylko Wojtyła zobaczył
lute, to zaraz mówi Torreadore, Torreadore, bo mówił o takich dwóch Ślązakach, którzy tam byli na, jako żołnierze Andersa, byli w Hiszpanii, poszli tam na ten, na walkę byków, no i oczywiście tam pewne sytuacje takie były ciekawe, no i w związku z tym z tego się bardzo śmiał Wojtyła, jak go zobaczył, to zawsze tak to przypominał sobie na widok biskupa Pluty. Także święci potrafią być bardzo pogodni. Biskup Pluta nie tylko, że znał tych widzów bardzo dużo, ale jak przyjeżdżała rodzina do niego na imieniny, a dosyć liczna przyjeżdżała wtedy, to po kolacji, byciu w modlitwie w kaplicy, szliśmy do jego salonu i tam wszyscy dzieciaki to na podłodze, na dywanie, a starsi w tych krzesłach czy fotelikach. I on wtedy potrafił nam nieraz dwie przeszło godziny opowiadać same takie właśnie te bojdy śląskie. A ponieważ miał talent mówienia językiem śląskim, to jeszcze dodawało smaku. I z tego względu, jak on to opowiadał papieżowi, albo wcześniej Wojtyle, czy przy różnych spotkaniach, to nic dziwnego, że tego typu właśnie rzeczy bardzo wiążą w przyjaźni. I właśnie bardzo cenił też biskup, a potem papież biskupa Plutę właśnie z tego względu. Uważam, że zanim pójdziemy do wystawy odwiedzać, ja już tam wcześniej obejrzałem z panem dyrektorem. Panu dyrektorowi dziękuję za zaproszenie, bo jeszcze chcę powiedzieć, że jest taka koncepcja trochę, i rozmawiałem też z biskupem na ten temat, ale prosiłem, żeby dyrektor i tu władze ewentualnie wystąpiły kiedyś, żeby na rocznicę jakąś męczenników Międzyrzecz doczekał się takiego znaku zewnętrznego, postaci ewentualnie pomnika jakiegoś czy coś, żeby ten Międzyrzecz, który jest właśnie takim centrum historycznym życia religijnego w naszym terenie, całej diecezji, żeby był dowartościowany także zewnętrznie dla turystów, za wszystkich zwiedzających to miasto, żeby także miał taki znak. Więc myślę, że dzisiejsze spotkanie byłoby takim może początkiem jakimś, żeby tutaj miejscowe władze i w ogóle no, biskup Tadeusz no, podszedł do tego z takim dużym optymizmem, a nawet entuzjazmem, że uważa, że ale to trzeba wszystko formalnie pozałatwiać i tak dalej, co, kto i jak, to są sprawy dalsze. Natomiast teraz myślę, że pomodlimy się do Ojca Świętego Jana Pawła II, do Niego, bo jest święty, jest orędownikiem za nami. Skoro mówiliśmy o Nim i o miłości do naszej ziemi, do biskupów, do Kościoła Gorzowskiego i do wiernych tej ziemi, to poprosimy Go, żeby nam błogosławił i wypraszał potrzebne łaski. Powstanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. To ja jeszcze tylko chciałem takim tytułem tylko do powiedzenia, że skoro wywołany są też temat rocznicy koronacji, obchody tej rocznicy na 99% będą miały miejsce 16 czerwca, bo to będzie akurat niedziela, ale też właśnie temu wydarzeniu zawdzięczamy Dzień Otwustu Rokitnieńskiego, właśnie 18 czerwca, bo jest on właśnie również dniem upamiętniającym wydarzenie koronacji. Można powiedzieć, że dzięki temu wydarzeniu oblicze Matki Bożej Cierpliwej zostało odsłonięte, bo do koronacji obraz Matki Bożej był przykryty sukienką jeszcze. Sukienkę zdjęto i już jej nie zakładano powtórnie ze względu na to, żeby obrazu nie narazić na zniszczenia. Ale no niewiele osób też wie, że korony były dwie. Była tak zwana replika, jak to mówimy, i bo korona ta prawdziwa. Prawdziwą koronę, tą oryginalną, już założono dopiero w 20. rocznicę koronacji na obraz. Do tej pory była replika, ona się niewiele różni od oryginału. Rozpoznać ją można po kolorze diademu, który znajduje się na samym szczycie. Czerwony diadem to jest właśnie replika, na wielu obrazkach w takiej właśnie koronie Matkę Bożą widać. Dzisiaj jest to diadem niebieski i on oznacza tą koronę właściwą. I tak sobie pomyślałem, że właśnie to przygotowanie też do tej rocznicy koronacji to jest też okazja do tego, żeby no czasami tej korony z daleka tak nie widać, a obraz rzadko jest wyjmowany. Ostatni raz był wyjmowany w lutym ubiegłego roku. I no tej korony jakby nie widzimy z bliska, więc tak sobie pomyślałem, panie dyrektorze, że no myślę, że w najbliższych dniach, jutro, nie wiem czy zdążę, ale gdyby, to przywiozę replikę tej korony, którą wtedy w muzeum to właśnie wszystko można zobaczyć z bliska, więc by ta korona też przez te kilkanaście dni tutaj mogła pozostać, żeby też można było ją jakby z bliska zobaczyć. Myślę, że to jest doskonała okazja ku temu. W imieniu swoim i wszystkich zwiedzających już bardzo dziękuję. Zapraszam teraz Państwa na wystawę. Trzeba iść prosto, po schodkach i do końca w lewo.